Dobra, chodź tu. Ja to w ogóle nagram, bo po pierwsze, żeby mi nic nie wyleciało z głowy z tego, co chcę powiedzieć. Po drugie, że może to wykorzystamy. Okej. Okay. Kiedy sztuka, kiedy dzieło sztuki jest najbardziej żywe? Jaki to jest moment według ciebie? Kiedy jest pierwszy raz odbierany. Tak, jako odbiorcy zdecydowanie tak. To jest najbardziej taki żywy moment. A jako twórca? Kiedy nie wiem, wpadam na pierwsze nuty, kiedy je komponuję, kiedy mi wpada do głowy jakiś dokładnie, motyw. To wtedy buzuje, żyje, prawda? Moment, proces, właśnie nie moment, to jest proces tworzenia. Tak. Wyobraź sobie w takim razie malarza, który najpierw wpada na pomysł, potem wyciąga, wiesz, płótno czy papier, robi szkic, stawia te linie pomocnicze, potem dodaje tych odcieni szarości, gdzieś mu tam to wszystko pod kopułą buzuje, ma jakąś ideę, ale mimo wszystko tworząc jakby wpada na kolejne, potem dodaje kolor, pociągnięcia pędzlem, on to wszystko obserwuje, ta kapiąca farba, to wszystko się dzieje w jego oczach, to jest najbardziej piękny i najbardziej żywy proces, moim zdaniem, w całym życiu dzieła sztuki. To chciałabym pokazać. Jest to wyzwanie, bo w jednym obrazku chciałabym pokazać właśnie ten proces, te kilka etapów. No właśnie. Dobrze. I to będzie to. Okej. Okay. Dobra, przy tym zostajemy na 100%. Cześć kochani, może tego teraz nie widać, ale tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Dziś przedstawiam Wam kolejną swoją pracę w konkursie Face Awards Polska 2019. Pracę na top 10. Temat to living art, czyli żywa lub też żyjąca sztuka i myślę, że swoją koncepcję dość mocno nakreśliłam Wam w czołówce. Jeśli oczywiście podoba Wam się moja interpretacja tematu, możecie zostawić łapkę w górę, no i oczywiście komentarze będą bardzo mile widziane. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i Waszych spostrzeżeń. A za chwilę zobaczycie, jak to namalowałam. I zaczynam od malowania, ale wyjątkowo nie siebie, a tła. Do jego wykonania użyłam materiałów, które również znalazłam w paczce, a była tam paleta do mieszania kolorów, farby winylowe, taki zestaw bardzo fajny, kompaktowy, ze świetnymi kolorami, które bardzo mi się przydały, no i zestaw pędzli. I tymi właśnie narzędziami i materiałami wykonuję na takiej grubej tekturze zakupionej w sklepie plastycznym tło, do którego później się dopasuje. Widzicie, że zostawiłam nieruszony, niezamalowany obrys postaci, przede wszystkim dlatego, żeby nie marnować farby, a poza tym pomaga mi się to oczywiście potem dopasować do tego obrysu. Oczywiście ten obrys nie jest wzięty z powietrza, ja wcześniej sobie go po prostu zaznaczyłam właśnie siedząc przed tym tłem. No i kiedy jest gotowe, mogę zabierać się już do malowania siebie. Zaczęłam w tym przypadku od malowania dekoltu. Oczywiście nie martwcie się, jestem ubrana. A na dekolcie w pierwszej kolejności szkicuję postać, dziewczynę w makowym bianku, która pojawia się jako właśnie taki ciekawy element tej kompozycji. A następnie przechodzę do tła namalowanego w brązach, żółciach i do tego podstawą będą dla mnie produkty z serii Can't Stop, Won't Stop oraz mikser do podkładu, który był nie tylko ciemny, ale również miał taki ciepły odcień, więc bardzo się tutaj nadał. W dalszych etapach używam coraz ciemniejszych produktów, w tym przypadku farby czarnej i brązowej z serii SFX, a także, żeby dodać troszeczkę koloru, ożywić to nieco, jak widzicie, żółte elementy są wykonane eyelinerem Vivid Brights, który roztarłam palcem, a zielone jest to cień do powiek z paletki Ultimate Brights. Kiedy jestem już w miarę zadowolona z tego, jak wygląda tło, przechodzę do malowania maków. Tutaj również posługuję się czarną i brązową farbą. A jeśli chodzi już o same kwiaty i tę piękną czerwień, to sięgam po pomadkę Glitter Goals w pięknym kolorze Shimmy. Ona będzie taką moją podstawą, ale potem dodam oczywiście trochę jeszcze czerni, nawet żółtego cienia troszeczkę się tam pojawi, biały eyeliner,
A na koniec dodaję jeszcze również trochę czerwonej farby SFX, ponieważ ona jest bardziej taka wyrazista, trochę ciężej się nią pracowało, ale jest bardziej ta czerwień wyrazista i jaskrawa, więc bardzo fajnie tutaj pracowała. Kiedy maki są już gotowe, dodaję jeszcze troszeczkę białych elementów, takich białych kwiatów, które przebijają się przez tę łąkę. I kolejnym etapem jest dziewczyna. Muszę dopracować jej skórę oczywiście i wykonuję to przede wszystkim cieniami, brązami z paletki Swear by It, którą za chwilkę Wam pokażę. No a podstawą jej skóry jest kolor mojej skóry. Maki wykonuję dokładnie tak jak poprzednio. Następnie jej blond włosy, tutaj w ruch również poszła paletka Swear by It, o której wspominałam wcześniej. Do wykonania makijażu dziewczyny z dekoltu używam paletki Foil Play w kolorze Limit Love, a także eyelinera Epic Ink Liner, którym maluję linię rzęs i same rzęsy. Jako kolor ust wykorzystuję różowy cień z paletki Off Tropic. Nazwa paletki to Shifting Sand, a sam kolor jest to 4. Jeszcze odrobina bieli na środku pomoże w wydobyciu trójwymiarowości. No i teraz, kiedy dekolt jest gotowy, czas zająć się głową. No i w pierwszej kolejności zakładam łysinę, którą wcześniej wykonałam z glacanu. Tę łysinę muszę pomalować na biało, w tym celu oczywiście farba biała SFX. Łysiną pokryłam tylko część mojej głowy, troszeczkę więcej niż połowę. Z tyłu jest ona przyczepiona wsuwkami, żeby się nie ruszała. A kiedy jest już pokryta białą farbą, pudruję wszystko pudrem HD Photogenic, żeby oczywiście farba została tam, gdzie ma być. Na oko nałożyłam jeszcze kredkę Jumbo Pencil i przypudrowałam ją również, ponieważ farba jest na te okolice troszeczkę za tłusta. Czarne linie, ten szkic występujący właśnie na tej części głowy, wykonuję farbą SFX. A przy samym oku elementy maluję już eyelinerem Epic Ink Liner. No i teraz, jak możecie zauważyć, jest po prostu taka zabawa szkicowa, zabawa czernią i bielą. No i oczywiście odcieniami szarości, które powstają w wyniku pomieszania tych dwóch. Nakładam sobie oczywiście stopniowo najpierw te najciemniejsze elementy, potem te najjaśniejsze, a następnie właśnie szarością pracuję gdzieś tam pomiędzy. Na malowanie oka zostawiam sobie no, na prawie sam koniec, żeby jednak zminimalizować to ryzyko zniszczenia sobie tego poprzez ciągłe mruganie. Ostatnim elementem jest przygotowanie włosów i musiałam je tutaj bardzo porządnie usztywnić. Użyłam lakieru Redken, który również dostaliśmy w paczce. Farby również pomalowałam farbami SFX, które bardzo ciężko się potem zmywały. I tak, moi drodzy, wyglądał proces tworzenia pracy, która miała pokazać proces tworzenia. Dajcie koniecznie znać, czy według Was taka interpretacja dobrze ilustruje temat Living Art. Widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia. Buźka.